Śmierć Jana Chrzciciela. W ogrodzie dają się słyszeć głosy wzburzonych ludzi. Wołają z niepokojem: nauczycielu, nauczycielu, czy on tu jest? Śpiewny głos pani domu odpowiada im: jest w izbie na górze, kim jesteście, chorymi? Nie, uczniami Jana i chcemy ujrzeć Jezusa z Nazaretu. Jezus ukazuje się w oknie, mówiąc: pokój niech będzie z wami. O, to wy, wejdźcie, wejdźcie. To trzej pasterze, Jan, Maciej i Symeon. O, nauczycielu, mówią, podnosząc głowy i ukazując zasmucone twarze. Nawet widok Jezusa ich nie rozpogadza. Jezus wychodzi z izby, idąc im na spotkanie na taras. Manaen idzie za nim. Spotykają się dokładnie tam, gdzie schody dotykają nasłonecznionego tarasu. Trzej pasterze klękają, pochylając się ku ziemi. Potem Jan mówi w imieniu wszystkich: to godzina, żebyś nas przyjął, Panie, bo jesteśmy Twoim dziedzictwem. Łzy płyną po twarzy ucznia i jego towarzyszy. Jezus i Manaen wydają ten sam okrzyk: Jan, zabito go. Słowo to spada z takim łoskotem, jakby wrzawa ogarnęła całą ziemię, a przecież wypowiedziano je bardzo cicho. Przenika ono jednak i mówiącego, i tych, którzy je słyszą. Wydaje się, że ziemia, aby je przyjąć i aby zadrżeć z przerażenia, powstrzymała wszelki hałas. W chwili głębokiej ciszy i głębokiego bezruchu zwierząt, listowia i powietrza przerywa się gruchanie gołębi, ucina głos mewy, milknie nagle chór wróbli i zamiera niespodziewanie cykający świerszcz, jakby w jednej chwili cały jego narząd głosu uległ zniszczeniu. Nieruchomieje w tym momencie wiatr, który gładził łodygi i liście winorośli, wydając odgłos jakby jedwabiu i skrzypienia czerpaka. Jezus staje się blady jak kość słoniowa, jego zaś oczy rozpływają się we łzach. Otwiera ramiona, żeby coś powiedzieć, a jego głos staje się głęboki z powodu wysiłku, jaki czyni, żeby nad nim zapanować. Pokój męczennikowi sprawiedliwości i mojemu poprzednikowi. Potem krzyżuje ramiona i skupia się w duchu. Z pewnością się modli, jednocząc się z Duchem Bożym i z Duchem Chrzciciela. Manaen nie ośmiela się nawet poruszyć. W przeciwieństwie do Jezusa gwałtownie się zaczerwienił i wykonał gniewny gest. Następnie nieruchomieje. Całe jego wzburzenie ujawnia się w mechanicznym ruchu prawej ręki, która szarpie sznur szaty. Lewą zaś ręką bezwiednie sięga po sztylet, lecz potrząsa głową, skarżąc się na słabość swego umysłu, który nie pamięta, że pozbawił się broni, żeby być uczniem tego, który jest łagodny, przy tym, który jest łagodny. Jezus ponownie otwiera usta i oczy. Jego twarz, jego spojrzenie, jego głos przyjęły na nowo posiadany zazwyczaj boski majestat. Pozostaje jedynie poważny smutek powściągany pokojem. Chodźcie, opowiecie mi, od dziś należycie do mnie. Prowadzi ich do pomieszczenia, którego drzwi zamyka, pozostawiając zasłony w połowie zasunięte dla złagodzenia światła i stworzenia atmosfery skupienia wokół ich boleści i piękna śmierci Chrzciciela, oraz po to, żeby oddzielić tę doskonałość życia od zepsutego świata. Mówcie, nakazuje im. Wydaje się, że Manaen skamieniał. Jest blisko nich, lecz nic nie mówi. To było w wieczór święta. Stało się to w sposób nie do przewidzenia. Zaledwie 2 godziny wcześniej Herod rozmawiał z Janem i pożegnał go życzliwie. I zaledwie przed chwilą, chwilę przedtem, nim przyszło zabójstwo, męczeństwo, zbrodnia, chwała. Wysłał do więźnia sługę ze schłodzonymi owocami i rzadkimi winami. Jan nam dał to wszystko. On nigdy nie zmienił swej surowości. Byliśmy tam tylko my, bo dzięki Manaenowi znajdowaliśmy się w pałacu, żeby służyć w kuchniach i w stajniach. I to było dobrodziejstwem, które nam pozwoliło ciągle widywać naszego Jana. Byliśmy w kuchni, Jan i ja, w czasie gdy Symeon nadzorował sługi w stajni, aby zadbali odpowiednio o wierzchowce gości. Pałac zapełniony był przez wielkich, dowódców wojsk, panów z Galilei. Herodiada zamknęła się w pokojach po gwałtownej kłótni z Herodem, do jakiej doszło rano. Manaen przerywa. Ale kiedy wróciła ta hiena? 2 dni wcześniej. Nie oczekiwano jej. Powiedziała monarsze, że nie mogła żyć z dala od niego i nie być obecna w dniu jego święta. Żmija i czarownica, jak zawsze, uczyniła sobie z Heroda zabawkę. Jednak tego dnia rano Herod, choć już był upojony winem i rozpustą, odmówił żonie przyznania jej tego, o co prosiła, krzycząc głośno. Ale nikt nie przypuszczał, że było to życie Jana. Pozostawała w swych pokojach obrażona. Odesłała królewskie potrawy przesłane jej przez Heroda na kosztownej zastawie. Zachowała tylko drogocenną tacę pełną owoców i w zamian dała dla Heroda amforę przyprawionego wina, narkotycznego. Ach, kiedy już był tak bardzo pijany, wystarczyło jego skłonną do zła naturę popchnąć do zbrodni. Przez tych, którzy usługiwali do stołu, dowiedzieliśmy się, że po tańcu dworskich mimów, czy raczej w jego trakcie, wkroczyła Salome, tańcząc w sali biesiadnej. Mimowie w obecności księżniczki przylgnęli do ścian. Taniec był doskonały, tak nam mówiono, lubieżny i doskonały, godny gości. Herod, o, być może nowe kazirodcze pragnienie fermentowało w jego wnętrzu. Herod na koniec tego tańca powiedział zachwycony do Salome: dobrze zatańczyłaś, przysięgam, że zasługujesz na nagrodę, przysięgam, że ci ją dam, przysięgam, że dam ci wszystko, o co tylko mnie poprosisz, przysięgam to w obecności wszystkich, a słowo króla jest wierne nawet bez przysięgi, proś więc o co chcesz. I Salome, udając zmieszanie, niewinność i skromność, okryła się swymi welonami gestem zawstydzenia po tak wielkim bezwstydzie i powiedziała: pozwól mi, o wielki, zastanowić się przez chwilę, odejdę i potem powrócę, bo twoja łaskawość mnie zmieszała. I odeszła do swojej matki. Selmasz powiedział mi, że weszła ze śmiechem i powiedziała: matko, wygrałaś, daj mi tacę. Herodiada z okrzykiem triumfu nakazała niewolnikowi przynieść córce zachowaną wcześniej tacę i powiedziała: idź i wracaj ze znienawidzoną głową, a ja cię przyodzieję perłami i złotem. I Selmasz przerażony wykonał polecenie. Salome wróciła do sali tańcząc i tańcząc podeszła do króla i rzuciła się mu do stóp. Powiedziała: na tej tacy, którą posłałeś mojej matce, żeby jej pokazać, że ją kochasz i że mnie kochasz, chcę mieć głowę Jana, a potem będę jeszcze dalej tańczyć, ponieważ to bardzo ci się podoba. Zatańczę taniec zwycięstwa, bo zwyciężyłam, pokonałam cię, królu, pokonałam życie i jestem szczęśliwa. Oto co powiedziała i co powtórzył nam zaprzyjaźniony podczaszy. Herod zmieszał się pod naciskiem 2 pragnień: być wiernym danemu słowu, być sprawiedliwym. Jednak nie potrafił być sprawiedliwy, bo jest niesprawiedliwy. Dał znak katowi, który stał za królewskim miejscem. Ten, wziąwszy z rąk Salome tacę, którą mu podała, wyszedł z sali biesiadnej i poszedł do dolnych pomieszczeń. Widzieliśmy go, Jan i ja, jak przechodził przez dziedziniec. I nieco później usłyszeliśmy krzyk Symeona: mordercy, a potem ujrzeliśmy, jak szedł z powrotem, mając na tacy głowę. Jan, twój poprzednik, nie żył. Symeonie, czy możesz mi powiedzieć, jak on umarł? Pyta po chwili Jezus. Tak, modlił się. Wcześniej powiedział mi, wkrótce powrócą dwaj wysłannicy i ci, którzy nie wierzą, uwierzą. Pamiętaj jednak, gdybym ja już nie żył, kiedy oni wrócą, ja, jak ktoś, kto jest bliski śmierci, mówię ci ponownie, żebyś im to powtórzył. Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem. On myślał cały czas o tobie. Wszedł Kat. Zawołałem głośno. Jan podniósł głowę i ujrzał go. Wstał i powiedział, możesz odebrać mi życie, ale trwałą prawdą jest to, że nie wolno czynić zła. A kiedy chciał mi coś powiedzieć, Kat wywinął swym ciężkim mieczem. Jan stał. Głowa odpadła od tułowia z wielką falą krwi i zaróżowiła jego koźlą skórę. Jego wychudła twarz stała się blada jak wosk. Oczy pozostały jak żywe, otwarte, oskarżające. Głowa potoczyła się do moich stóp. Upadłem w tym samym czasie, co jego ciało, tracąc przytomność z powodu nadmiaru boleści. Potem Herodiada pocięła tę głowę i rzucono ją psom. Jednak szybko wzięliśmy ją i razem z tułowiem owinęliśmy kosztownym suknem. W nocy ułożyliśmy ciało i przenieśliśmy poza Macheront. Z pomocą innych uczniów zabalsamowaliśmy je w zagajniku akacjowym w pobliżu o wschodzie słońca. Lecz wzięto go stamtąd, aby go pokaleczyć. Ona bowiem nie potrafi go zniszczyć i nie potrafi mu wybaczyć, a jej słudzy w obawie przed skazaniem na śmierć byli bardziej dzicy niż szakale, odbierając nam tę głowę. Gdybyś tam był, Manaenie. Gdybym tam był, ale ta głowa to jej przekleństwo. Nic jednak nie odejmuje chwały prekursorowi, nawet jeśli ciało nie jest kompletne. Prawda, nauczycielu? To prawda. Nawet gdyby psy zniszczyły to ciało, chwała Jana nie zmieniłaby się. I jego słowo się nie zmieniło, nauczycielu. Jego oczy, choć zranione, podziurawione, mówią ciągle, tego ci nie wolno, ale straciliśmy go, mówi Maciej. I teraz jesteśmy twoi, bo on tak powiedział. Mówił, że ty już o tym wiedziałeś.